Haga, licząca ponad pół miliona mieszkańców, jest nazywana stolicą administracyjną Holandii. Ma tu siedzibę holenderski rząd, parlament i rodzina królewska. Stary ratusz haski z 1565 roku. Obecnie jest tu urząd stanu cywilnego. Hotel Gouden Hoofd, czyli pod złotą głową, w samym sercu starej Hagi. Wejście do Binnenhof, zespołu budowli otaczających dwa połączone ze sobą dziedzińce. Przy pierwszym stoi sala rycerska z XIII wieku, jeden z najbardziej znanych zabytków Hagi. Neogotycka złota fontanna przed salą rycerską. Wejście na drugi dziedziniec, przy którym stoi dom Maurycego, mieszczący muzeum z dziełami najwybitniejszych malarzy niderlandzkich i flamandzkich. Michael Sverts, grający w Warcaby. Rubens, portret kobiety, prawdopodobnie Klary Fourmę. Bruegel, girlanda owoców otaczająca Cybele. David Tenier II, kuchnia. Rubens, stara kobieta i chłopiec ze świecą. Łukasz Kranach I, Madonna z dzieciątkiem. Jan Holbein II, portret kobiety z południa Niemiec. Jan Memling, portret mężczyzny z rodziny Lespinet. Ambrosius Boschert I, wazon z kwiatami w oknie. Rembrandt, lekcja anatomii doktora Nikolasa Tulpa. Rembrandt, autoportret z kryzą. Rembrandt, Zuzanna. Rembrandt, portret starszego człowieka. Kolejny obraz Rembrandta. Paulus Potter, byk. Jan Vermeer, toaleta Diany. Jan Vermeer, dziewczyna z perłą. Dom Maurycego i Binnenhof od strony stawu dworskiego. Tu mieści się siedziba dwuizbowego parlamentu holenderskiego. W Hadze jest park miniatur Madurodam, zwany także Holandią w miniaturze. Najważniejsze zabytki i najciekawsze budowle Holandii można tu obejrzeć w skali 1 do 25. Park został utworzony w 1952 roku dla uczczenia ofiar II wojny światowej. Jego nazwa Madurodam pochodzi od nazwiska studenta George'a Maduro, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. To już Grand Hotel Kurhaus w dzielnicy Scheveningen. Leży 3 minuty spacerem od plaży. Scheveningen jest nowoczesnym kurortem nadmorskim z długą piaszczystą plażą, deptakiem i molo. Na końcu mola jest diabelski młyn o wysokości ponad 40 metrów.